W rankingu cen za metr sześcienny wody i ścieków bydgoskie wodociągi są na coraz niższej pozycji, mimo że na inwestycje poprawiające jakość wody w sieci wydały przez ostatnie 10 lat sporo pieniędzy. Każde duże pieniądze wydane na inwestycje budzą emocje, to oczywiste. Pozostaje ocena trzeźwa, taka zimna kalkulacja, czy warto było wydać te pieniądze i jakie te wydatki przyniosły efekty. Wydaliśmy na realizację dwóch programów inwestycyjnych ponad 1 000 000 000 zł. Wydalibyśmy 2 razy więcej, gdyby trzeba było realizować te programy wyłącznie z własnych zasobów finansowych, bez pomocy Unii Europejskiej. I dzięki temu za 50% mamy efekt 100%. Uzyskaliśmy znakomitą jakość wody, uzyskaliśmy znakomitą jakość środowiska. To, co najważniejsze z punktu widzenia bydgoszczanina, a więc dobrą jakość wody w sieci, uzyskano dzięki technologii, nad którą wodociągi pracowały przez wiele lat. O tym, jak dobra woda jest z ujęcia w Lesie Gdańskim, to wszyscy wiedzą, o tym nie ma co mówić. Ta woda jest tylko trochę ulepszana, usuwane jest żelazo, mangan czy szkówką. Ujęcie wody powierzchniowej przed laty były poważne problemy jakościowe. Dzisiaj te problemy już jest zamierzchła historia. Na czym polega istota tej technologii? Jest to koncepcja wielostopniowych barier, które zatrzymują niejako zanieczyszczenia, które potencjalnie w wodzie mogą się znaleźć. Proces oczyszczania wody pobieranej z rzeki Brdy odbywa się w stawach infiltracyjnych. Te procesy samooczyszczania wód, które występują na świecie, żeśmy zintensyfikowali, tą pracę niejako polegającą na usuwaniu zanieczyszczeń z wody wykonują mikroorganizmy, bakterie, proste rośliny. Dalej woda jest uzdatniana w warstwie wodonośnej. Tu następuje usunięcie wszelkich zanieczyszczeń. Następuje też stabilizacja temperatury wody. Woda jest chłodzona latem, kiedy to woda w rzece osiąga temperaturę 20 i więcej stopni, natomiast jest podgrzewana zimą, kiedy temperatura w rzece jest na granicy zamarzania. Wykorzystujemy naturalną, stabilną temperaturę ziemi. Bydgoska woda przed modernizacją miała zimą około 0,5 stopnia, prawie zamarzała, latem 20-20 kilka stopni, czyli zimą nie do picia, bo łupała w zęby, tak to się potocznie mówi, natomiast latem po prostu śmierdziała, bo przy tej temperaturze 20-20 kilka stopni resztkowe zanieczyszczenia w wodzie powodowały ten nieprzyjemny rybi, taki zgniły, rzeczny zapach. Uzdatniana woda jest wzbogacana o sole mineralne, następnie ozonowana, co pozwala ostatecznie pozbyć się wszelkich możliwych zanieczyszczeń, a także jest klarowana. Końcowym procesem uzdatniania jest dezynfekcja wody chlorem, minimalną dawką, po to, aby była bezpieczna pod względem sanitarnym, żeby nie zawierała żadnych bakterii. Czy także sanepid podziela opinię, że jakość wody bydgoskiej jest bardzo dobra? W czasie, kiedy woda w rzece kwitła, występowały w niej nadmierne ilości okrzemki, mieszkańcy Bydgoszczy szczególnie zwracali na to uwagę, choćby ze względu na nieakceptowalny zapach, na barwę bardzo zieloną i na wysoką zawartość chloru, który był dezynfektantem. Tak teraz już nie ma takich sytuacji. To oznacza, że nie ma skarg. Jest to woda, która korzystnie wpływa na zdrowie konsumentów z uwagi na fakt, że zawiera w określonych granicach substancje i mineralne, substancje, które są dozwolone w wodzie, można ją spożywać bezpośrednio z kranu, oczywiście uzależniając to od wiedzy, którą posiada zarządca nieruchomości, jaki jest stan sieci wodociągowej wewnętrznej. Tysiąc litrów? Tak? No dobrze, no proszę, no 1000 litrów. O Boże Święty, wie Pani co, że ja nie policzę teraz. 1000. 1000. 1000. Metr sześcienny 1000. 100 litrów. Tak? Nie? Oj. Oj, nie wiem, nie zastanawiałam się. Metr sześcienny ma chyba 100 litrów, jeśli się nie mylę. 1000 litrów chyba. Ile metr sześcienny ma litrów? Też nie wiem. Tam do po szkole jesteśmy, nie? 10 czy 100? 1000 chyba. Tak. Dziękuję. Udało się więc sprecyzować, że 1 metr sześcienny to 1000 litrów. Skoro za metr sześcienny wody i ścieków mieszkańcy Bydgoszczy płacą 11 zł, to za samą wodę połowę, a więc 5,50.
a to według niektórych bydgoszczan jest ciągle zbyt wysoką ceną. Emocje emocjami, ale jest wskaźnik na stronie internetowej, niezależny audytor, który analizuje poziom wydatków związanych z obsługą produkcji dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. Zaczynaliśmy od miejsca 48, jeśli dobrze pamiętam. W ciągu niespełna półtora roku ponad 150 pozycji w dół się przesunęliśmy. Dzisiaj w tym samym rankingu jesteśmy na 216 miejscu. My kończymy te dwa programy, my wydaliśmy już pieniądze. I teraz ci, którzy do tej pory tego nie robili i nie zrobili, będą musieli te pieniądze na szybko wydawać. Jeżeli sobie porównamy ceny litra wody z kranu, litra wody w butelce, wynik ekonomiczny jest przerażający. Litr wody z kranu kosztuje pół grosza. Litr wody ze sklepu kosztuje około złotówki. Proszę sobie porównać, jaka to jest różnica. A czy różnice w cenie za litr wody bydgoskiej czerpanej z sieci i litr wody mineralnej zauważają mieszkańcy miasta? No ile to wynosi? Półtora litra mamy około 2 zł, tak? Takiej dobrej mineralnej wody. No a nie wiem, ile sześcienny w sumie kosztuje metr. 5,50 właśnie. No to tak troszeczkę jest, no nie wiem, wydaje mi się, że drogo. Myślę, że mineralna jest droższa. Przypuszczam, że litr wody w sieci. A dlaczego pan tak myśli? No bo płacimy kupę kasy na każdym kroku. Woda z sieci jest tańsza. Droga. Momentami lepsza jak na tej butelki. Mnie jest ciężko coś powiedzieć. Odpowiadając na pytanie, dlaczego Bydgoszcz ma taką dobrą wodę, odpowiedź jest i prosta, i trudna. To nie tylko mieć korzystne warunki hydrologiczne, warunki ekonomiczne, techniczne, ale również mieć możliwość ich wykorzystania. Bydgoskie wodociągi wszystkie warunki, jakie były niezbędne do uzyskania efektów, o których mówimy, wykorzystały. Nie byłoby jakości wody, jaką mamy z ujęcia na Czyszkówku, z ujęcia w Lesie Gdańskim, gdyby nie było też innych działań związanych z budową kanalizacji, z budową oczyszczalni ścieków, z budową spalarni osadów, z budową urządzeń do poczyszczania ścieków deszczowych, czy bez bagrowania rzeki Brdy i kanału Bydgoskiego, czyli bez usunięcia zanieczyszczeń, które przez wiele, wiele lat zostały zdeponowane niejako w środowisku naturalnym, nie byłoby tej jakości, bo te zanieczyszczenia, które przez kilkadziesiąt powojennych lat żeśmy beztrosko wydalali do środowiska, one wraz z wodą krążą i one z biegiem czasu dotarłyby do naszych ujęć wody i w efekcie tego do naszych kranów. Czyli bez tego kompleksowego działania nie uzyskalibyśmy tych efektów.